Cześć, ja nazywam się Monika Dąbek, jestem wedding plannerem od 10 lat i dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o 5 takich kwestiach, które w moim poczuciu warto wziąć pod uwagę, trochę wcześniej przeanalizować, zanim zapiszecie się na szkolenie dla wedding plannerów. Także zapraszam. Pomimo coraz większej świadomości, myślę, że wciąż nie do końca wiemy, na czym ten zawód tak naprawdę polega. W sieci można, wiecie, znaleźć bardzo dużo takich informacji, że wystarczy mieć tak naprawdę telefon, laptopa i można otwierać swoją agencję ślubną. Pamiętajcie jednak, że rok rocznie szkoli się w naszym kraju od kilkuset do kilku tysięcy nowych wedding plannerek. Według oczywiście różnych szacunków, około 20-40% absolwentów tych szkoleń faktycznie zdecyduje się otworzyć swoją działalność i rozpocząć swoją karierę zawodową jako wedding planner, ale według kolejnych szacunków po 2 latach większość z nich kończy swoją karierę z rozczarowaniem, zawiedzeniem czy też wypaleniem zawodowym. Dlatego w tym filmie chciałabym, abyśmy przeanalizowali 5 takich podstawowych, w moim przekonaniu, kwestii dotyczących tego, jak wygląda ten zawód i na jakie pytania warto sobie, wiecie, wcześniej już odpowiedzieć, zanim tak naprawdę podejmiemy decyzję co do naszej ścieżki kariery, bądź czasem, bo często też tak bywa, do zmiany naszej dotychczasowej ścieżki kariery. Więc zachęcam Was mocno do zrobienia takiego, wiecie, gruntownego rachunku sumienia. Co chcesz w życiu robić? Ja wiem, już nie jeden filozof próbował odpowiedzieć na to pytanie. I to z pozoru błahe pytanie, słuchajcie, w moim przekonaniu jest takim pierwszym pytaniem, na które warto sobie odpowiedzieć, ponieważ mamy różne warianty możliwości wykonywania tego zawodu, a od tego, który z tych wariantów wybierzemy, będzie to warunkowało szereg naszych dalszych działań. I pierwszym takim możliwym wariantem, który też jest, myślę, najczęściej wybierany, to jest samozatrudnienie, czyli prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Tak naprawdę to jest taki etat tylko na własnych zasadach, bo w zasadzie niczym się to nie różni od takiego standardowego etatu. Ma to swoje oczywiście plusy, chociażby takie jak to, że sobie sami ustalamy zakres i czas naszej pracy, ale też na przykład kiedy jedziemy na wakacje. Oczywiście nie mamy też szefa, więc to też jest dużym plusem, ale są też oczywiście minusy samozatrudnienia. Takim minusem, który chyba w pierwszej kolejności bym wymieniła, to jest samodzielne pozyskiwanie klientów, czyli po prostu nic innego jak sprzedaż naszych usług. Więc jeżeli nie czujemy się, słuchajcie, komfortowo w sprzedaży, nie uważamy, że mamy takie kompetencje, to warto rozważyć, czy to na pewno jest dla nas dobra forma pracy, ponieważ tutaj, słuchajcie, nie działa to tak, że klienci sami do nas trafiają, to na pewno nie. Myślę, że bardzo dużo trzeba przeznaczyć swojego czasu i energii właśnie na doskonalenie swoich umiejętności sprzedażowych, na doskonalenie umiejętności takiej pozyskiwania klienta. Pamiętajmy, że klient ślubny jest klientem jednorazowym, czyli wiecie, tutaj nie jest tak, że jak raz zbudujemy sobie relacje i wypracujemy i rekomendacje, czy na przykład, wiecie, klienci będą bardzo z nas zadowoleni, to do nas wrócą, bo wiadomo, że para drugi raz do nas nie przyjdzie. Oczywiście może nas polecić swoim znajomym czy przyjaciołom, ale często tutaj zauważyłam, że też jest taka tendencja, że przyjaciółki nie chcą korzystać z tej samej wedding plannerki, bo myślą, że będą miały dokładnie te same usługi proponowane, tych samych podwykonawców i będzie to kopia jeden w jeden przyjęcia jej koleżanki. Więc tutaj też, słuchajcie, czasem może to wyglądać w realności zupełnie inaczej niż sobie wyobrażamy. Więc jeżeli odpowiemy sobie już na takie pytanie, czy faktycznie dobrze się czujemy w tej sprzedaży, to być może inną formą, która będzie dla nas odpowiednia, jeśli chodzi o wykonywanie tego zawodu, będzie pracowanie u kogoś. I teraz coraz więcej firm, agencji ślubnych faktycznie już zaczynają się pojawiać na rynku takie, wiecie, ogłoszenia o to, że ktoś przyjmie czy zatrudni wedding plannerkę, czy też asystentkę wedding plannera, więc takie oferty na rynku zaczynają się już pojawiać. Jeszcze kilka lat temu nie było w ogóle mowy o czymś takim. Więc warto sobie jest, wiecie, obserwować zarówno profile innych wedding plannerek, czy też chociażby nawet portale tak naprawdę, na których są oferty pracy, bo od czasu do czasu takie oferty się pojawiają. I być może dla Was, w Waszym przypadku, będzie to zdecydowanie lepsza forma zatrudnienia niż otwieranie, wiecie, swojej firmy, swojej działalności. Trzecim takim wariantem jest praca w obiekcie weselnym bądź w hotelu, który zajmuje się organizacją przyjęć weselnym jako taki menadżer do spraw sprzedaży usług weselnych. I oczywiście tutaj mówimy o dużo węższym zakresie usług niż standardowy usług wedding plannera, bo nie będziemy jeździć, wiecie, z panną młodą wybierać sukni ślubnej do salonu, czy też nie będziemy, nie wiem, projektować zaproszeń ślubnych i sprawdzać, czy na pewno nie ma literówek w zaproszeniu.
To nie jest zupełnie po stronie menadżera sali czy obiektu, ale dalej jesteśmy tak naprawdę blisko tego tematu ślubnego, blisko tematu organizacji przyjęć. Możemy się przyjrzeć, jak to wygląda od kuchni i też właśnie od strony hotelarskiej, takiej, wiecie, już bardziej gastronomicznej. Więc myślę, że jeżeli interesuje Was ta tematyka, to warto też tutaj rozważyć ewentualnie taki wariant pracy. Może nie jako już stricte wedding planner, ale jako osoba, która gdzieś blisko jest tej branży, działa w tym klimacie i może się też tutaj super w tym obszarze rozwijać. I teraz zobaczcie, dlaczego tak ważne jest odpowiedzenie sobie na początku na to, takie by się wydawać było błahe pytanie. Tak naprawdę, zależnie od tego właśnie, którą formę wybierzemy działania w tym zawodzie, to będzie warunkowało szereg dalszych naszych działań. Czy to wybór odpowiednich szkoleń, czy to inne będziemy musieli mieć też kwalifikacje, czy też w ogóle jakieś takie predyspozycje nasze indywidualne, bo co innego będzie się liczyło w obiekcie, co innego będzie się liczyło, kiedy będziemy prowadzić własną firmę, a co innego, gdy będziemy pracować u kogoś. I kolejna rzecz, też taka myślę, która jest ważna, bo na przykład można dostać dofinansowanie na start, którego nie musimy tutaj analizować, jeżeli mówimy o pracy dla kogoś czy w obiekcie, a które warto jest na przykład rozważyć i zająć się też tą kwestią, zanim zaczniemy w ogóle myśleć o otwieraniu własnej działalności. I to jest, słuchajcie, taka kwestia, której muszę się Wam przyznać, że ja przeanalizowałam ją, zanim otworzyłam własną działalność, tak połowicznie. I dzisiaj, gdybym jeszcze raz otwierała swoją firmę, to na pewno bardzo rzetelnie przesiadłabym do tego punktu, czyli do tego, aby rzetelnie wyznaczyć sobie różne cele. Bo wiecie, jeżeli to jest trochę tak, jakbyśmy jechali samochodem i nie do końca wiedzieli w zasadzie, w którą stronę jedziemy, jaki jest nasz cel naszej podróży. Oczywiście, czy gdzieś dojedziemy? Pewnie tak. Czy będziemy mieli po drodze jakieś ciekawe przygody? Pewnie tak. Czy będzie nas to satysfakcjonować? Być może tak. Ale pytanie, czy ten finał, do którego dojedziemy, to jest faktycznie to, co sobie wyobrażamy na dzień dzisiejszy i czy w ogóle sobie coś wyobrażamy, żebyśmy, wiecie, tutaj nie mieli takich kluczowych, że tak powiem, rozbieżności w tej kwestii. I cele oczywiście możemy sobie, wiecie, stawiać różne. Ale ja chciałam dzisiaj w tym filmie powiedzieć Wam o dwóch takich, w moim przekonaniu, kluczowych celach. Pierwszym z nich to jest cel finansowy, a drugim z nich to jest cel taki, powiedziałabym, zawodowy. I w obu tych obszarach powiedziałabym o celach zarówno w kontekście krótko, jak i długoterminowym. I teraz zobaczcie, jeżeli weźmiemy sobie na tapet cel finansowy w kontekście krótkoterminowym, to tutaj na pewno należałoby sobie odpowiedzieć na takie pytania, jak na przykład, ile ja bym chciała zarobić na jednym weselu, ile ja bym chciała miesięcznie zarabiać, ile ja bym chciała w skali roku zarabiać w tym zawodzie. A jeżeli mówimy o celach długoterminowych, to na przykład jak ja sobie wyobrażam moje stawki, czy mój cel finansowy w kontekście, nie wiem, powiedzmy 5 czy 10 lat, co by mnie tak naprawdę satysfakcjonowało finansowo i do czego chcę dążyć? W moim przekonaniu, słuchajcie, niezmiernie ważne jest ustalenie takich celów finansowych. Chociażby właśnie po to, aby sprawdzić, czy to, co teraz na przykład zarabiamy na etacie i mamy, wiecie, stabilną i taką przewidywalną dla nas pracę, nie jest czasem wyżej finansowo dla nas, lepiej, korzystniej finansowo, niż zmienianie, słuchajcie, na pracę, która będzie niepewna, która będzie zależała tak naprawdę od naszych umiejętności sprzedażowych przede wszystkim. I tak naprawdę, wiecie, zamieniamy coś, co mamy stabilne, na coś, co totalnie mamy nieprzewidywalne, niestabilne. I pytanie, czy to, do czego w tym jesteśmy w stanie dążyć finansowo, nie jest czasem poniżej na przykład tego, co już mamy. Więc warto tutaj, słuchajcie, zrobić naprawdę taką rzetelną analizę, sprawdzić sobie, jakie są stawki na waszym lokalnym rynku za te usługi, ile jesteście w stanie tak naprawdę rocznie zrealizować takich przyjęć weselnych i jakich kwot możecie się finalnie spodziewać. Naprawdę, jeżeli zrobicie to rzetelnie, to sami sobie podziękujecie, że tak dobrze do tego podeszliście. Kolejne cele, czyli cele zawodowe, tutaj też warto sobie to rozdzielić na cele zarówno krótko, jak i długoterminowe. I tak, pytanie, co chcemy w ciągu najbliższego roku uzyskać, jeśli chodzi o zawód wedding planera, bo to nam ładnie też pokaże, słuchajcie, w jakich obszarach musimy się jeszcze rozwinąć, jakie szkolenia ewentualnie podjąć i tak naprawdę, co chcielibyśmy w danym roku osiągnąć. Ale też długofalowe, czyli myślę sobie, jak chcemy, żeby nasza firma wyglądała, czy chcemy, żeby to była
cały czas na przykład jednoosobowa działalność gospodarcza, czy może właśnie chcemy na początek zacząć od działalności gospodarczej, a później rozwijać ją w agencję taką, wiecie, w brand ślubny, taką stabilną agencję ślubną, która zatrudnia też innych wedding plannerów. Oczywiście nie ma tutaj dobrej ani złej odpowiedzi, to od Was zależy, który wariant tak naprawdę sobie wybierzecie do pracy i każdy jest ok. Tylko kwestia jest taka, że jeżeli na przykład założycie, że chcecie być solo przedsiębiorcą przez cały czas, no to warto na przykład sobie postawić takie pytania, co z koordynacją dnia ślubu i wesela, szczególnie przy jakichś złożonych projektach, kiedy będziecie potrzebować wsparcia innej osoby. W jaki sposób rozwiążecie taką sytuację? Albo na przykład, co w sytuacji, kiedy, bo takowa się na pewno też zadzieje, kiedy weźmiecie na przykład więcej zleceń, niż jesteście w stanie fizycznie czy czasowo zrealizować. I teraz pytanie, czy zatrudniacie asystentkę, czy zatrudniacie innego wedding plannera i czy to będzie czasowe, czy być może właśnie pójdziecie w stronę jednak nie solo przedsiębiorcy, tylko rozwijania tej agencji ślubnej. No warto sobie, słuchajcie, rozważyć wcześniej różne takie warianty, po to, żebyście nie byli później na dalszym etapie zaskoczeni, kiedy często już jest tak, że kiedy, wiecie, już pracujemy, jesteśmy w tym wirze przygotowań ślubnych, w tych różnych ofertach i tak dalej, to nie ma nawet czasu o tym pomyśleć, a jest to niezmiernie ważne. Trzecią kwestią są narzędzia do pracy. Ja to tak szeroko nazwałam. Oczywiście mowa tutaj, ja to podzieliłam, słuchajcie, na trzy takie kwestie. Pierwsze to są wszystkie urządzenia, które nam będą potrzebne, tak to nazwijmy roboczo. Po drugie, obszar do naszej pracy, czyli jakieś miejsce, przestrzeń. I po trzecie, różnego rodzaju aplikacje, oprogramowanie i tak dalej. Wszystko to, co będziemy potrzebować, żeby usprawnić naszą pracę. Pewnie wiele razy właśnie słyszeliście to już to, co mówiłam na początku, że do wykonywania tej usługi wystarczy nam laptop i wiecie, i telefon. Czasem ktoś jeszcze wspomina o prawo, żeby mieć prawo jazdy i samochód, bo to też znacznie ułatwia oczywiście wykonywanie tego zawodu. Ale czy na pewno? Ja dzisiaj, słuchajcie, po latach powiedziałabym, że nie do końca jest to dobre podejście. Ja nie znam tak naprawdę żadnego przedsiębiorcy czy kogoś, kto odniósł sukces w swoim zawodzie, kto pracowałby, słuchajcie, gdzieś tam z laptopem w kawiarni. To ja jakby nie widziałam w ogóle takiej osoby na oczy. Zawsze to się wiąże, słuchajcie, chociażby z zakupem, w moim przekonaniu, dużego ekranu, na którym będziecie mieć komfort po prostu waszej pracy i powiem wam od razu, że to jest naprawdę niezmiernie ważne, żeby nie patrzeć cały czas, wiecie, małe literki na ekranie, czy na telefonie, czy na laptopie. Laptop oczywiście przyda wam się w pracy, bo często musimy go gdzieś zabrać na wyjazd, czy na przyjęcie weselne i tak dalej, czy do jakichś szybkich tam uzgodnień na jakimś spotkaniu z podwykonawcą. Okej, tutaj się zgodzę, że może być potrzebny, ale tak naprawdę w domu czy też w naszym biurze bardzo dobrze jest mieć zorganizowane takie, wiecie, bardzo fajne, przyjazne dla nas środowisko pracy i ekran duży, to nie jest też wydatek, wiecie, jakiś bardzo duży, bo możemy kupić oczywiście używany taki ekran, ale mocno Was do tego zachęcam. Klawiatura, mysza, ekran to są takie niezbędne narzędzia, które po pierwsze podniosą Wam komfort pracy, a po drugie spowodują, co ciekawe i też myślę równie ważne, spadek ilości błędów, które wykonujecie. Bo gdy macie dobrze zaplanowane środowisko pracy, to też ono sprzyja temu, że lepiej się skupiacie, lepiej realizujecie dane zadania, a praca wedding planera wymaga ogromnego skupienia i ogromnej uważności, bo w dużej mierze będzie to praca właśnie na komputerze, gdzie będziecie przygotowywać oferty, gdzie będziecie przygotowywać zestawienia, porównania, jakieś moodboardy. Wiecie, tego jest bardzo dużo, czy sprawdzać chociażby literówki na zaproszeniach. Dobrze jest mieć do tego naprawdę przejrzysty ekran. No i drugą oczywiście taką kwestią jest samochód czy też prawo jazdy. Też nie wyobrażam sobie pracy w tym zawodzie bez tych rzeczy, bo jednak wiecie, większość przyjęć weselnych jest realizowana w jakimś obiekcie, do którego musimy dojechać. W dniu przyjęcia też warto, żebyśmy mieli samochód, żebyśmy mogli się przemieszczać między chociażby kościołem czy miejscem wesela i tak dalej. Też przewieźć często jakieś rzeczy, coś co jest w ostatnim momencie potrzebne. Te elementy są nam niezbędne, więc myślę, że tutaj warto ten samochód mieć. Nie polegałabym do końca na osobach trzecich, no bo zawsze będziecie uzależnieni od kogoś, a nie zawsze będzie to pewnie możliwe w każdym, nie wiem, terminie realizowanego przyjęcia, czy w każdym terminie spotkania, które sobie wcześniej ustalicie.
Więc warto też tutaj tę kwestię wziąć pod uwagę i sprawdzić, czy macie takie możliwości, czy to zakupu, czy to pożyczenia, czy w ogóle macie prawo jazdy. A jeżeli nie, to zachęcam, żeby już oczywiście się zapisywać i zacząć je robić. I kolejną taką kwestią to jest oczywiście przestrzeń naszej pracy, która oczywiście łączy się już z tym, co powiedziałam wcześniej, ale mam tu bardziej na myśli, wiecie, takie miejsce, czy to w naszym mieszkaniu, czy też w naszym domu, jakieś nasze, powiedzmy, domowe biuro, które jest dla nas estetyczne, ładne, miłe, ma duże biurko, wygodne krzesło. To też wszystko podnosi bardzo komfort naszej pracy. I tu jako ciekawostkę Wam powiem, że posiadanie takiej własnej przestrzeni, takiego miejsca, gdzie czujecie się komfortowo, gdzie macie wszystko pod ręką, dostępne, wiecie, gdzie łatwiej Wam się po prostu pracuje, też przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. To jako ciekawostkę Wam tylko wspominam, bo warto o takie miejsce i swój kąt pracy zadbać. Tym bardziej, że często będziecie musieli na przykład rozmawiać z parą online, albo na przykład robić też spotkania z podwykonawcami online, więc dobrze mieć taką przestrzeń, której nikt Wam nie będzie też przeszkadzać w domu. Oczywiście możecie jeździć do restauracji, do kawiarni i oczywiście mi też się zdarza, wiecie, że czasem sobie jeżdżę z laptopem do ulubionych miejsc czy restauracji i tam chwilę pracuję, ale bardziej traktuję to jako taką odskocznię od tej codzienności, żeby coś zmienić od czasu do czasu, niż jako stałe miejsce mojej pracy. Nie byłabym w stanie, myślę, na dłuższą metę w ten sposób pracować, czy w ten sposób się skupić i też nie wyobrażam sobie na przykład spotkań z klientem, wiecie, że z tyłu mi chodzą ludzie, jest gwarno, głośno. No, totalnie myślę, że nie byłoby to do końca też postrzegane profesjonalnie. Programy i aplikacje do zarządzania to trzecia kwestia, która jest w moim przekonaniu niezmiernie ważna i warto już zadbać o nią w ogóle zanim zaczniemy rozważać pracę w tym zawodzie, bo słuchajcie, wedding planner to jest tak naprawdę synonim słowa zorganizowanie. I warto mieć swoją pracę bardzo dobrze poukładaną i wyrobione w takie nawyki korzystania z różnego rodzaju technologii czy aplikacji, które usprawnią i przyspieszą naszą pracę. I ja wiem, że tutaj znowu w mediach możemy znaleźć bardzo dużo takich, wiecie, przykładów, że wedding planner to ma piękny kalendarz papierowy i piękny notatnik i to wystarczy w zasadzie nam do wykonywania tego zawodu. No, nie do końca. Jeżeli przyjdzie Wam zrobić kilka projektów przyjęć weselnych od A do Z, których naprawdę każdy składa się z kilkudziesięciu różnego rodzaju zadań do wykonania, to ułożenie tego w papierowym kalendarzu, no, może być niewystarczające, mówiąc delikatnie. I mocno Was zachęcam, aby te nawyki w sobie, korzystania właśnie z takich aplikacji, które wiecie, rano wstajecie i macie ładnie poukładane, co dzisiaj przed Wami, co w tym tygodniu przed Wami, co w tym miesiącu przed Wami do zrealizowania. Naprawdę może to bardzo Wam pomóc i usprawnić Wasze działania. Też oczywiście będzie dużo lepiej postrzegane wśród par młodych, kiedy jesteście przykładem po prostu, wiecie, korzystania z różnego rodzaju technologii i nowoczesnych form wspierania swojej pracy. Ja tutaj myślę, że warto z tego korzystać. Chyba najgorszym, co by można było zrobić, to pokazać się jako taką osobę, wiecie, w chaosie i zdezorganizowaną, która działa, wiecie, na wczoraj, bo nie za to właśnie płaci Wam klient. Klient Wam płaci przede wszystkim za to, ja mam takie ulubione powiedzenie, że klient Wam nie płaci, słuchajcie, za zrobienie wesela, tylko, bo zrobić wesela może sobie sam, tylko za zrobienie wesela, które przewyższy jego oczekiwania. I to przewyższenie jego oczekiwań musi się tyczyć nie tylko tego, jak to wesele wygląda, ale też całego procesu organizacji, który często trwa rok i tego, jak bardzo mamy to właśnie poukładane, przemyślane, jak wiele o różnych aspektach wiemy, jak umiemy sobie z tym radzić i jak, wiecie, to musi po prostu zrobić na nich dobre wrażenie. Więc zachęcam Was mocno do tego, aby z takich technologii korzystać. Na pewno mocno pomoże Wam to w Waszej przyszłej pracy. Samodyscyplina, zaangażowanie i determinacja. I ja to wymieniam jako czwarty punkt, bo słuchajcie, często jest tak, że młode osoby myślą, że uda im się to pogodzić, że takie, wiecie, praca jako wedding planner to może być taka praca dodatkowa, to może być praca po godzinach naszej głównej pracy, weekendy albo, no bo przecież wesela są weekendy realizowane. Powiem tak, jeżeli faktycznie zależy Wam na tym, żeby to było Wasze źródło utrzymania, żeby to było coś, co sprawia Wam dużo satysfakcji, to było coś, co Was rozwija, co daje Wam radość na co dzień, to warto się jest dobrze przyłożyć i zaangażować w tę pracę. Ja osobiście
Muszę Wam powiedzieć, że nie polecam łączenia z tego zawodu z jakimśkolwiek innym. Uważam, że jeżeli, wiecie, tak jesteśmy mentalnie jedną nogą tu, a drugą tu, to nigdzie nie zaangażujemy się właśnie tak na 100%, to nigdzie nie damy z siebie wszystkiego i tak naprawdę jesteśmy tak połowicznie, w zasadzie ani tu nie odniesiemy sukcesu. A konkurencja, jeszcze raz to powtórzę, jest naprawdę w tym zawodzie już na ten moment bardzo duża. I jeżeli chcemy w tym zawodzie odnieść sukces i faktycznie w nim cokolwiek zarobić, no to musimy się niestety do tego bardzo solidnie przyłożyć. I tutaj jeszcze Wam powiem o jednej rzeczy, która też w moim poczuciu jest bardzo ważna. Jeżeli myślimy, aby właśnie zaangażować się na 100%, poświęcić temu swój cały czas i swoją uwagę, a szczególnie na początku może być nam trudno, no bo jeżeli faktycznie nie połączymy tego z jakimś innym zajęciem, to pytanie, czy mamy z czego się utrzymać przede wszystkim na tych początkowych etapach, kiedy będziemy budować swoją markę, będziemy budować swoją firmę, ale jeszcze nie będziemy mieć stałych przychodów. Dlatego tutaj niezmiernie ważne jest odpowiedzenie sobie na kolejne pytanie. Czy mamy poduszkę finansową? Na jak długo ona nam starczy? Moje rekomendacje są takie, żeby mieć oczywiście minimum na pół roku, ale szczerze powiedziawszy, najbezpieczniej jest mieć na 2 lata, bo różne mogą być okresy i czasy. Czasem może być tak, że będziecie mieć klienta, ale na przykład jednego i nie jesteście w stanie się tak naprawdę z jednego klienta utrzymać przez rok czasu. Albo będziecie mieć kilku klientów w danym momencie, a później przez kilka miesięcy nie będzie żadnego klienta. I znowu będzie kilka miesięcy, których będziecie potrzebowali mieć taką poduszkę finansową, z której będziecie mogli skorzystać w tych trudniejszych momentach. Warto jest sobie to przeanalizować i zastanowić się, co w takiej sytuacji właśnie, co w takich momentach, miesiącach, których nie będziecie mieć przychodu takiego stałego z organizacji przyjęć weselnych, czy jesteście też tutaj odpowiednio przygotowani. Wiele osób, słuchajcie, buduje takie swoje wyobrażenie na temat tego zawodu, jakim jest wedding planner, na podstawie na przykład zobaczenia filmu już słynnego, powiedz tak, z Jennifer Lopez, albo na przykład obejrzenia jakiegoś odcinka programu Izabeli Janochowskiej, gdzie ona tam, wiecie, w 3 dni realizuje jakieś przyjęcie weselne. Jako ciekawostkę Wam powiem, że Izabela Janochowska nie jest wedding plannerem w takim rozumieniu zawodowym, tylko jest bardziej taką osobowością, powiedziałabym, telewizyjną, jest związana oczywiście z branżą ślubną, w tym obszarze się porusza, ale nie jest to stricte wedding planner w takim rozumieniu, że organizuje przyjęcia od A do Z, można się do niej zgłosić i ona zorganizuje Wam wesele. No nie, to jest oczywiście na potrzeby programu. I dla mnie, wiecie, takie budowanie wyobrażeń na podstawie tego, co widzimy w telewizji, no to trochę tak, jakbyśmy założyli, że zawód lekarza to wygląda dokładnie tak samo jak, nie wiem, jak lekarz, który pracuje w Leśnej Górze, tak? W serialu tam Na dobre i na złe bodajże, czy jakoś tak. W każdym razie, no to chyba wszyscy się zgodzimy, że jakby realia są nieco inne. I tutaj jest dokładnie tak samo. To, co widzimy w telewizji, to, co widzimy na filmach, to nie do końca jest takie, słuchajcie, w realności. Dlatego w moim przekonaniu i to, co ja bym dzisiaj zrobiła w ogóle w pierwszej kolejności, zanim jakkolwiek bym zaczęła myśleć o tym zawodzie, to znalazłabym praktyka tego zawodu, jakąś wedding planerkę, która ma wieloletnie doświadczenie, sukcesami prowadzi swoją działalność na rynku i skontaktowałabym się z nią i porozmawiałabym tak, wiecie, jeden na jeden, szczerze, o różnego rodzaju kwestiach, które są związane z tym zawodem. Zapytałabym ją na pewno, wiecie, o to, jak wygląda takie w realności pozyskiwanie klienta, jak wygląda proces jego obsługi, z jakimi trudnościami ewentualnie będę się musiała mierzyć, wykonując ten zawód, na co muszę szczególnie uważać, albo jakiej wiedzy jeszcze nie mam, co powinnam zgłębić, co powinnam przeczytać, czego się dowiedzieć, albo jakich kompetencji się jeszcze nauczyć. Te wszystkie pytania zadałabym jej na pewno, zanim w ogóle poszłabym na szkolenie dla wedding plannerów. A jeżeli nie macie takiej osoby wśród swoich znajomych, to ja właśnie otworzyłam, słuchajcie, możliwość takich konsultacji jeden na jeden ze mną. I konsultacje te będą się skupiać, słuchajcie, wokół takich dwóch dużych obszarów. Pierwszym z nich to jest oczywiście ta możliwość zadania wszystkich tych Waszych nurtujących Was pytań dotyczących już takiego praktycznego aspektu wykonywania tego zawodu. A druga kwestia, która w moim przekonaniu jest równie ważna i wartościowa, ponieważ ja jestem, słuchajcie, też psychologiem, więc chciałabym też te konsultacje poszerzyć o taką możliwość dodatkowo sprawdzenia, zbadania, czy też odpowiedzenia na Wasze wątpliwości, ale w obszarze takich już stricte kompetencyjnych.
czy ja się nadaję do tego zawodu, jakie powinnam mieć cechy i predyspozycje, nad czym ewentualnie mogę popracować. I pamiętajcie, nie chodzi tutaj o to, bo to jest też, myślę, bardzo ważne, że psychologia na szczęście nie mówi, wiecie, że do czego się nie nadajemy, czy i powinniśmy to na pewno zaprzestać, tylko bardziej wskazuje nam te nasze mocne strony i ewentualnie tak zwane obszary do pracy, jak to się ładnie nazywa. Więc ja też oczywiście, jak będziemy rozmawiać, to będę Wam wskazywała ewentualnie, jeżeli zobaczymy, jeżeli Wy też uznacie, że jakieś Wasze strony są tutaj, może warto byłoby nad nimi popracować, to ja Wam wskażę, słuchajcie, konkretne rozwiązania, czyli takie albo konkretne szkolenia, gdzie możecie się udać, albo w jaki sposób tą kompetencję konkretnie możecie u siebie rozwijać. Po spotkaniu otrzymacie jeszcze ode mnie takie podsumowanie, które właśnie będzie zawierało zarówno te kwestie związane z rozwojem takim stricte zawodowym, jak i te, które są związane z obszarem, wiecie, już takim naszym personalnym, indywidualnym, czyli co możemy zrobić już konkretnie w naszym przypadku, jak możemy te różne kompetencje czy różne nasze zasoby rozwijać dalej. Więc reasumując, po takiej konsultacji wyjdziecie zarówno z takim, z odpowiedziami na wszystkie nurtujące Was pytania, ale też z ustaleniem takich dalszych kroków Waszych działań. Z uwagi na to, że realizuję, wiecie, w tym momencie też kilka innych projektów, więc one będą też mocno limitowane, to znaczy ja planuję sobie otworzyć 4 do 6 maksymalnie w danym miesiącu takich terminów na takie konsultacje. Więc tak naprawdę, kto pierwszy, ten lepszy. Gdzie można się zapisać? Link znajdziecie w opisie i tam oczywiście znajdziecie wszystkie szczegóły. Jeżeli sami nie planujecie, ale na przykład Wasza przyjaciółka rozważa właśnie taką karierę zawodową jako wedding planner, to koniecznie podeślijcie jej ten film. A jeżeli jesteście młodą firmą w branży ślubnej, to dla Was również mam konsultacje już takie stricte biznesowe, które są w oparciu, to jest tak naprawdę audyt Waszej oferty, strony internetowej i na tych konsultacjach i głównym celem jest wskazanie Wam takich obszarów, na które pary młode bardzo zwracają uwagę przy podejmowaniu decyzji i wyborze danego usługodawcy, więc myślę, że one też mogą być bardzo pomocne, szczególnie na początku Waszej kariery w tej branży. Więc mocno Was zachęcam, dla Was też zostawię link do zapisu na takie konsultacje. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, do kliknięcia w dzwoneczek, bo wtedy będziecie pierwsi wiedzieć o tym, że pojawił się nowy film na moim kanale. Jestem oczywiście też na Instagramie, na Facebooku, więc tam też można mnie śledzić. Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia za tydzień. Cześć!